Cześć, siemacie w drugim odcinku z Borderlandsów. Dzisiaj będzie tak samo jak tydzień temu. Dla was to tydzień, tak naprawdę dla nas to chwila, bo nagrywamy to ciągiem. A witam was ja, Krzysiek. Witam wszystkich tu serdecznie. Wchodzi Zibi, robi się niebezpiecznie. I jestem tu też ja, Rafał. No to lecimy. Najważniejsze jest to, że mówimy to do ludzi, którzy będą to oglądać. Pewnie drugiego odcinku nikt nie obejrzy. To pójdzie do wycięcia. Panowie, co dzisiaj robimy? Podnosimy claptrapa. Rozmawiaj. Przyznaj się, że masz do niego słabość. Tak, lubię jego oczko. Let's go this way! Masz doświadczenia z tą misją, prawda? Masz złe doświadczenia z tą misją, co nie, Rafał? No tak. To jest jedna z tych pięknych misji zrobionych pod kilku graczy. Tak. Większość misji w tej grze jest zrobiona pod kilku graczy. Przede wszystkim, gdzie jest statek Claptrapa? Statek Claptrapa jest chwilowo w posiadaniu kapitana Krzemienia, bo chyba tak jest Flint, tak? Kapitan Flint. W sumie nie pamiętam, jak on był w polskiej wersji językowej. I to jest moment, w którym dobrze, że Zbysiu nagrywa, bo powiem ci szczerze, że patrzyłem, jak wgrać spolszczenie do Epika i tam musisz jakieś cuda robić przez język niemiecki. A nie da się po prostu podmienić plików? Tak normalnie? Nie, bo Epic od razu wykryje niespójność plików. Podnoszę go. A ja pójdę zabić. Too late to die. Rafał, dasz radę podnieść? Dobra, to ty walcz, ja go podniosę. Jakie podnieść? Ej, a czemu my tutaj w ogóle jesteśmy? Bo trzeba otworzyć te wrota. Wrotita se otwariat. Ale tam jest skrzynka. Jak go pięknie wzięliście w dwa ognie. Na dwa baty. Jeden z przodu, drugi z tyłu. To jest, panowie, prąd. Grunt to prąd. Ja, strom. O, i tu jest skrzynka. Tak, do skrzynki można się dostać na dwa sposoby. Albo tędy, albo inaczej. Ja proponuję ten inaczej. Chyba tędy parkura zrobię. Ja, le parkura. To się robi le parkurem. Pozbieram trochę, chciałem powiedzieć, amunicji, po czym w skrzyni okazało się, że jest sama kasa. Pistolety? Ale, no to nie za bardzo. Pistolet może sobie wezmę, jak będę miał trzecie miejsce w ekwipunku, wiesz? Ja mam pełny ekwipunek. Biega. Panowie i Krzychu. Aleś dojebał, zwłaszcza, że jesteś, jeżeli chodzi o postać, jedynym facetem. Grasz z dwiema wowami. Gdzie ten Claptrap? Wydaje mi się, że tam gdzieś. Idźcie po niego. Czekaj, pójdę po niego. A idę tam już posprzątać. Zastanawiam się, czy nie mieliśmy go użyć, ale tu jest na tyle czysto, że się po niego przespaceruję. Czekaj, jak tu wejść? Le parkurem? O kurczaki. Chyba skopałem wejście. No, mieliśmy użyć Claptrapa. Spoko, ogarnę. A on po prostu nie załapał, że my poszliśmy dalej. No jest głupi, jak typowy Claptrap jest typowy. A, tutaj jest chyba... A nie, tutaj nie ma wejścia. Ужас. A, tutaj chyba jakiś most będzie albo coś. Jeszcze nie.
Nie no, jest zwodzony. I inaczej na drugą stronę nie przejedziesz, tam gdzie pokazuje marker. No nie, to musi on podjechać. Tak. What, Stallion? Nah, that's even worse. I'll tell you what, I'll give it some more thought. Odrodzili się! Dostałem mocno w ciry, przyda mi się trochę podniesienia. Dzięki. Choć zdążyłem go odstrzelić. No dobrze, że go osłabiłem wcześniej. Tak, to było bardzo dobre. Po prawej coś jeszcze tu użyję. Na górze jest żyćko. Jakby co? Ja tam wejdę na górę. Gdzie jest drugi? Tutaj. Z mojej perspektywy to wygląda, jakbyś go zabił kopem w jaja. Skąd jeszcze tak nie było? Pyk. Zdjęty krytykiem. Potrzebuję życia, także jakbyś mi zostawił tamtą ampułkę, będę wysoce zobowiązany. Tam na górze jest jedna. Idę sobie tutaj. Tam. Dwie nawet. Chciałem powiedzieć właśnie, że to są kamikadze. I pierwszy boss, panowie. Boom i jego brat Bam. I tu umrzemy. Wiele razy. No to teraz patrzcie. Nie wiem, czemu mi przerwało. Aha, bo mną rzuca. Wycofuję się. Taking cover, need assistance. Tak, camper strike. 100% camper strike. Leżę. Ale może robot nie podniesie. Oj. Właśnie, z tym jest mały problem. O, teraz już mogę podnosić. A dobra, mnie też ten podniesie? Robot też powinien mnie podnieść, nie? Biegnę. Dziękuję. I'm coming! Podniosę cię go, zdejmij go. Jeszcze jeden? Za tobą jest? Już go nie ma. Staram się skupiać na naszym bossie. Jego niestety chwytem fazowym nie mogę chwycić. Nie mam amunicji w shotgunie. O, mam amunicję w shotgunie. Ale bił już, Booma już mogę teraz chwycić. A big, big bang. A big, big bang. Are you ready? Silence. Double down.
Wyszło. To kto czyni honor i strzela w krap krapa? Czekaj. Najpierw wypadałoby pozbierać rzeczy. Czy było coś dla mnie wśród tego, co z nich wypadło? TMP lub snajpera? Nie widziałem. Poczekajcie, pójdę do wychodka. No właśnie, co w wychodku? Zasypało mnie i tu jest pistolet. I pistolet. Dwa pistolety to nic nie ten. Czekajcie, słabe. Rozdam skilla. Ja mam pełny ekwipunek. To poczekaj na mnie. No w kiblu jest. Wiecie co? Nie do końca rozdałem skillę tak jak bym chciał. Na początku, ale nie jest źle, bo jak zabiję gościa chwytanego chwytem fazowym, to wy dostajecie leczonko. No to jest dobre. Więc zrobię z tego 5, a potem idę tak jak miałem. Ewentualnie zrobię respek, jak będziemy w sanktuarium. Strzelaj tam z tego do nich. Ja nawet amunicji nie będę na to marnował. Widzę. On jest naprawdę twardy. Rafał, traf go prosto. Dziękuję. Kolejny pistolet. Shotgun 24x13. Sekunda. Kolejna fala. 24x13? Tak. Gdzie? O, się wpakowałem. Podnieś Rafała, ja biorę działo. Mhm. Teraz obaj leżymy. Grzeście, że to was podniesie. Właśnie zaczął mnie podosić. Uff, zdążyłem. Dzięki. Coś jest tu po prawej z tyłu, zdejmiecie to coś? No mój robocik już tam idzie. Ja się obracam. Oni już poszli. No i tak się dogadać z ludźmi. No my już tutaj przygotujemy grunt na... napierdalanie... Tak, tylko mamy trzech na dupie. To się może na nas zemścić. Nie musi, ale może. Masz mojego death trapa przy sobie? Nie, został tam z tyłu, zajmuje się nimi. Podnieś Zbysia. Macie leczenie. Latający wróg. Chwyciłem go. No, teraz ty jesteś snajperem, więc ty jesteś od latających wrogów. Nie przy tej snajperce. No, przykro mi. Wiesz, ja ci go chwycę, a ty go dobij, tak? Ja mu zadaję tylko 43 obrażeń.
No to tak samo jak ja. Wszystko zebraliście? Jak umarłeś? Nie, ja już tych granatów nie będę używał. No, granaty tutaj są nieźle zbugowane. Leżę. Podnieście Rafała. Gdzie on jest? Okej, podniosłem się sam. Dobrze. Jak zabijecie gościa w moim chwycie, to macie leczenie. Nie mam dobrej widoczności, spróbuję wejść tu do góry. A Spesiu na wyjebce szafki otwiera. No bo potrzebuję amunicji. Dobijcie go! Za późno, nie dostaliśmy leczenia. O nie, to jest znowu ten twardy maruder. To jest ciekawe, on ma 6 level i mu nic nie bije. Podnieście mnie ktoś. No i... Była strzelba i on to podniósł znowu. Co? Co ci zarąbał? Strzelbę jakąś, nie wiem jaką, bo nie widziałem nawet. Dla mnie wszystkie są dobre, którą bierzesz? Ja biorę środkową. Ja biorę prawą. Jestem pełny, weźcie sobie tu rzeczy. Ja też jestem pełny. To jest jakiś sklep. Gdzie? Ja go też tylko na mapie widzę. To by było na tyle, także trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku, który wyjątkowo będzie jeszcze w tym tygodniu, ale wszystko wyjaśnimy na początku. Żegna was Krzysiek. Easy bee.